Sprawa Krzysztofa Olewnika wydaje się być sprawą zamkniętą, chociaż wiele rzeczy nie zostało do końca wyjaśnionych i na to czeka rodzina. Powraca się do tej sprawy i dobrze, że się powraca, ponieważ taka potworna zbrodnia, a przypominam, że Krzysztof Olewnik był przetrzymywany, torturowany, dręczony i w końcu zabity, mimo że rodzina zapłaciła za niego okup. I mimo wielu starań i wielu działań nie uniknięto tej tragedii. W 2019 roku Trybunał w Strasburgu wydał wyrok w tej sprawie, to znaczy w sprawie odpowiedzialności za prowadzone śledztwo w sprawie śmierci Krzysztofa Olewnika. Ja w tym filmie przedstawię właśnie informacje o tym wyroku, a w drugiej części jest film, archiwalny film z 2010 roku TVP Info, gdzie również poruszony jest ten wątek. W filmie jest ten rzadko pokazywany, dlatego wydaje mi się warto go zobaczyć. Dla ówczesnej polskiej policji i władz. 100 tysięcy euro dostanie rodzina Krzysztofa Olewnika, zamordowanego przed laty syna znanego przedsiębiorcy. Tak zdecydował Europejski Trybunał Praw Człowieka. To zadośćuczynienie za serię błędów, zaniechań i zaniedbań funkcjonariuszy. Andrzej Wyrwiński. Choć był więziony przez 2 lata, to śledczy nie potrafili znaleźć ani jego, ani porywaczy. Ciało Krzysztofa Olewnika, zawinięte w metalową siatkę, odnaleziono dopiero 3 lata po morderstwie. Liczę, że coś się dzieje, ale to już jest 18 lat. I nadal liczę, że to się wyjaśni. Trybunał w Strasburgu właśnie uznał, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka w związku z niewypełnieniem przez państwo obowiązku ochrony życia i nieodpowiednim dochodzeniem w sprawie jego śmierci. Ta krew się znajdowała. Trybunał nakazał też wypłacić rodzinie 100 tysięcy euro. Pokazaliśmy, że właśnie, że wina jest tutaj w organach państwa polskiego. Skargę do Trybunału złożył ojciec i siostra Krzysztofa Olewnika. Jest to wyrok prawomocny, ostatnia instancja. Krzysztof Olewnik został porwany w październiku 2001 roku. Rodzina zapłaciła okup, ale porywacze nie uwolnili mężczyzny. Przez 2 lata był bity i głodzony. Ostatnie 3 tygodnie życia spędził w studzience. Zginął w 2003 roku. Dopiero 2 lata po morderstwie następuje przełom. Śledczy mają 3 podejrzanych. 2 zostanie nawet skazanych za zabójstwo na dożywocie, ale wszyscy popełnili samobójstwo w więzieniu. Po tym, jak zginął 3. podejrzany, minister sprawiedliwości podał się do dymisji. Nie miało to żadnego związku z moimi działaniami, ale uważałem, że z przyczyn czysto politycznych, ponieważ minister sprawiedliwości sprawuje nadzór także nad zakładami karnymi, powinienem się podać do dymisji. Sposób prowadzenia śledztwa od początku budził wątpliwości. Śledczy nie zabezpieczyli wszystkich dowodów, nie przesłuchali kluczowych świadków. Za to sprawdzali, czy porwanie nie było sfingowane przez rodzinę. Gdybyśmy mieli dobrze wtedy funkcjonującą policję, do zabójstwa by nie doszło. Sprawę badała Sejmowa Komisja Śledcza. Jej raport, zdarzyło się to tylko raz w historii, posłowie przyjęli jednogłośnie. W tej sprawie były same błędy. Od początku do końca, od pierwszych tych błędów zabezpieczenia miejsca zdarzenia, czyli miejsca porwania. Po latach prokuratura postawiła zarzuty niedopełnienia obowiązków 2 policjantom, ale zanim zapadł prawomocny wyrok, sprawa się przedawniła. Ta sprawa może być wyjaśniona. Dla wydarzeń Andrzej Wyrwiński, Polsat News. Więcej takich pytań, tym ja mam większe szanse udzielenia informacji. Przecież gdybym ja kiedykolwiek współpracował z jakimś gangsterem, który zajmował się porwaniem dla okupu, nie robiłbyś wywiadu tutaj ze mną w moim domu. Robiłbyś go w areszcie. Ja miałem tą okazję poznać dyrektora Rybkowskiego osobiście.
Rozumiem, że ścigał was, tak? Nie. 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 To było na krzywdę, którą starają się zrobić ci ludzie mnie, ale sądzę, że prawda sama się obroni. Bo on wiedział, że ja wiem na jego temat dużo, że dokonywałem przestępstw na jego polecenie. Ja nie mam przyjaciół wśród przestępców. Ja wielu z nich położyłem i będę dalej kładł. I czy mnie, czy każdego innego mogą zawsze w jakiś sposób wrobić w coś, czego nigdy nie było. Niektórzy mówią, że współpracowałeś z gangsterami. W tej chwili tego rodzaju informacje rozsiewa. Zgorzkniał ojciec porwanego Krzysztofa Olewnika, czy też osoby, które w jakikolwiek sposób doznały krzywdy z mojej strony. Tak jak jeden z funkcjonariuszy terroru kryminalnego w Komendzie Stowarzyszeń. Bardzo wiele tego nie czytałem, że on będzie oszukiwał ich, a nie nic nie zrobi, że wtedy część nawet wyrezygnowała później z jego usługi. Dlatego nie mówię. Chciałby się szczegółowo w anonimach przeciwko mnie. W tym czasie był na tak zwanej fali. Wiedzieliśmy o tym szczególnie z mediów. Rozpropagowały go strasznie media. Wykazując jego sukcesy, przechwałki, a teraz się okazuje, że to jest nieprawda, że robi różne rzeczy nie w majestacie. To wszystko można oceniać różnie. Na pewno można go oceniać też negatywnie jako tę osobę, która promowała bardziej siebie niż działania, w których uczestniczy. Za ile pan się szuka? W granicach 800 do 1 miliona złotych. Ale jakie to było szukanie? Nawet ludzie nie mieli sprzętu, żeby przeszukać okoliczne lasy. Ci, którzy zostali w domu pana Olewnika, to praktycznie cały czas siedzieli, ewentualnie co jakiś czas tam ktoś wyszedł i sprawdził, czy nic się nie dzieje po wejściu. I to wszystko. A tak naprawdę żadnych poszukiwań Rutkowski nie robił w tej sprawie, bo on dobrze wiedział, że nic nie zdziała. Dużo tych zdjęć. Tak, to dużo tych zdjęć z porwań. Tutaj mamy odcinacze palców. Muszę powiedzieć o porwaniu klasyczną. Porwanie w Lublinie młodego chłopaka. Sprawa zakończyła się. To zatrzymanie 13 i jego ekipy razem z policją Wyszkowską do sprawy porwania Kamila. No powiem, że pierwsze, największe porwanie, takie, które było, można powiedzieć, w Polsce najbardziej głośne, najbardziej spektakularne. Odzyskany, odbity chłopak po w sumie 20 paru dniach. 19-letni Kamil, syn wyszkowskiego przedsiębiorcy, został porwany w 2000 roku, gdy wracał z dyskoteki do domu. To było porwanie ze szczególnym ja okresem. Mam na ciebie pieniądze, dawaj mi chłopaka do telefonu, rozumiesz? I koniec rozmowy. Chcieliśmy za uwolnienie Kamila w milion dolarów. Trochę teraz dysponuję informacjami zeznań świadka koronnego, że miałeś brać pieniądze od rodzin, ofiar uprowadzonych, jak również od przestępców. Ale zeznań świadka uprowadzonego kogo? Nie, świadka koronnego, tak? który twierdzi, że współpracowałeś z grupą przestępczą markowsko-wołomińską właśnie w sprawie porwania Kamila. To jest to bzdura totalna i myślę, że świadek koronny, który opowiada takie rzeczy, wiesz, no, są to tak zwane rewelacje świadków koronnych, a wiem, jakie one są. Umówiliśmy się z Krzysztofem Rutkowskim, dyrektywem, w tym domu tutaj. To jest dom Klepaka. Tam było spotkanie, byłem ja obecny i był Jacek Klepak obecny. Omawialiśmy wtedy właśnie współpracę w zakresie uprowadzeń. A w którym to było roku? To było w roku 99. Czyli to było tuż przed porwaniem? Tuż przed porwaniem Kamila Wiśniewskiego.
Klepak, zamierzający już boss gangu Wołomińskiego. Jego grupa zajmowała się nie tylko porwaniami dla okupu, ale także kradzieżami samochodów, napadami na tiry i wymuszeniami. Jeden ze świadków mówi, że byłeś u Klepaka w domu, on ci tam widział i tam z tyłu rozmawiał. To jest to prawda. To jest to prawda. Nigdy nie byłem u Klepaka w domu. A wiesz, gdzie mieszka? Nie. Została podjęta rozmowa, że ludzie, którzy będą uprowadzani przez nas, o tym fakcie będziemy informowali Klepaka. A Jacek będzie przekazywał te informacje Rutkowskiemu. A do czego ta wiedza była potrzebna Rutkowskiemu? Wiedział, że ma kontakt z grupą, która uprowadziła porwanego i przystępował wtedy do kontaktu z rodziną w celu wynegocjowania jak największego honorarium. Mieliśmy porywać, on miał załatwiać sprawę okupu. No mieliśmy zrzucać za porowę cenę, on miał negocjować pieniądze i od poszkodowanych brać pieniądze jakoby zapłatę za uwolnienie. Mhm. To miały być legalne pieniądze, miał się tam dzielić z tym północnym. Przy porwaniu kamienia to była taka sytuacja, że my sami wynegocjowaliśmy 500 tysięcy złotych i jednocześnie w tej samej chwili Rutkowski poinformował, że jest w stanie wziąć od poszkodowanego też 500 tysięcy złotych. Przy takim układzie zadecydował, że nie będziemy korzystać z układu z Rutkowskim. Świadek, który żyje w prokuraturze, twierdzi, że właśnie Klepak wiedział i z Klepakiem zawarłeś umowę, że będziecie współpracowali przy porwaniach i część pieniędzy, które ty dostaniesz z honorarium, pójdą do bandytów. Zadam pytanie. Honorarium wynosiło 20 tysięcy złotych. Porwanie niejednokrotnie trwało miesiąc czasu. Zaangażowanie kilka osób i mnie osobiście. Jaki udział mieliby dostać bandyci w takim przypadku, skoro honorarium wynosiło 20 tysięcy złotych? I te pieniądze przechodziły z ręki do ręki? Tak, ta faktura była owszem na 24 tysiące złotych, bo to było za rozpoczęcie działań. 24 tysiące złotych, że pan Rutkowski w ogóle przyjął zlecenie. Wiedząc, że ma kontakt z porywaczami i porywacze na jego polecenie uwolnią porwanego, a on pobierze legalnie pieniądze przeznaczone na okup dla porywaczy i po prostu później dokona rozliczenia pomiędzy porywaczami. Na przykład u Kamila powiedzieliśmy, że jest policja, tak dalej, że zgłoszenie jest, to co widzieliśmy, nie? Zresztą był bezpośrednio Rutkowski, był w tym bezpośrednio informował na początku, nie? Co i jak to jest. Bandyci twierdzą, że pomagałeś im w tej sprawie, Kamila. Nawet przekazując informacje o tym, co działo się w domu. Nie, to możliwe. Ty znałeś wcześniej Mirosława K? Nie znałem Mirosława K wcześniej. Słyszałem o nim, niemniej jednak nie znałem go na tyle, żeby powiedzmy była to znacząca persona w świecie przestępczym na terenie Marek, Wołomina czy Piastowa. Mirosław K. był już wtedy poszukiwany przez policję za kradzieże i porwania. Wpadł w ręce funkcjonariuszy kilkanaście dni po uprowadzeniu Kamila. Zostałem aresztowany i doprowadzony do komendy w Wyszkowie. Spotkałem się tam w pokoju sam na sam z detektywem Rutkowskim. Powiedział jedno zdanie, że on tutaj chce porozmawiać z dwoma osobami. Z panem Rutkowskim i z panem prokuratorem. Spytał mnie, co się dzieje, dlaczegośmy tak się zachowali, że ta współpraca nie poszła tak, jak miała pójść, jak się umawialiśmy wcześniej. Przeszliśmy do osobnego pomieszczenia, gdzie powiedział, oddam wam go. Zachował się jak człowiek, nie jak bydlak. Wskazał miejsce, pomógł.
to samo miejsce i ten sam czas, ale dwie osoby i dwie różne wersje. Jedno jest pewne, Kamila uwolniono i to bez okupu, a to dzięki Mirosławowi K. Po zatrzymaniu skruszony gangster nie tylko zdradził ulicy Porwań, pogrążył swoich kompanów, ale także dzięki jego zeznaniom za kratki trafili skorumpowani policjanci. Sam też trafił do więzienia, gdzie przesiedział kilka lat. Pamiętam, że go też brali na rozprawie, mówiąc, że on dużo pomógł w tej sprawie. Nie, ja go może nie broniłem na rozprawie, nie broniłem go na rozprawie, ale powiedziałem, że on był tą pierwszą osobą, która w jakikolwiek sposób starała się wskazać i doprowadzić do końca i co wreszcie to się stało. Bronił mnie na sprawie, bronił go tak. Że to właśnie dzięki niemu jest wypuszczony, Kamil dzięki niemu żyje i tak dalej. No chciałbym tam w jakiś sposób pomóc, bo też się bał, że wiele go nie obciążył. No. Czy domyślałeś się, że Mirek może powiedzieć? No na pewno się obawiam tego, że on brał udział w tym i że on negocjował te pieniądze i że on wiedział wszystko, prawda? Nawet Mirek na sprawie, pamiętam, chciał ujawnić powiązania z Rutkowskim. Jakie Rutkowski ma powiązania z tą sprawą, to pamiętam, jak adwokat do niego powiedział, żeby tego nie ruszał, bo z więzienia nie wyjdzie, nie? No wtedy Rutkowski nie kopie, tak by wtedy te filmy puszczali, on taki był wtedy znany, po co by Być może ten, który jest świadkiem kolumnym w tej chwili. Który staje się przekazywać rewelacje dla prokuratury. Wiesz, kto jest tym świadkiem kolumnym? Nie. Zgadnij. No nie. Mirosław K. Czyli już jest wypuszczony? Będzie mi bardzo miło, jeżeli Mirosław K. ze mną się skonfrontuje. Ja tutaj siedziałem w tym więzieniu, w Nowiołęcie. Przeszło 6 lat. Siedziałem za porwania, za napady, za nielegalne posiadanie broni. No a kiedy zostałeś świadkiem koronnym? Świadkiem koronnym zostałem w 2006 roku. We wrześniu. Zaskoczyłeś się? No powiem zupełnie szczerze, że jestem zaskoczony, ponieważ liczyłem się z tym, że jednak przebywa w dalszym ciągu w zakładzie karnym. Broniłeś go dzisiaj? Broniłem go. Broniłem go, bo nie traktowałem go jako człowieka. Niemniej jednak dalej uznam, że jego zachowanie przejawiało odruchy ludzkie. Ja o tym nie wiem, że Mirosław K. mi pomaga. To jest coś, co powiedziałeś im po raz pierwszy. I muszę ci powiedzieć, że jest to dla mnie, no, może nie tylko, że zaskoczeniem, ale informacją, która no, stanowi pewnego rodzaju pytanie, dlaczego to robi. Dlaczego to robi, jaki ma cel. Czy się stara w jakiś sposób podeprzeć? Pamiętaj, pomaga się zawsze najbardziej znany. Nie kończyła się tylko na tym jednym porwaniu. Jana Rutkowskiego zrobiłem zlecenie wymuszenia. Za to, jak twierdzi Mirosław K., dostał 20 tysięcy. Nic nie na ten temat, jest to kłamstwo. Jest to naprawdę kłamstwo. Nie wiem, dlaczego tak twierdzi. Jest to dla mnie bardzo dziwne, wiesz, to jest tak, jak dzisiaj ja powiedział, że ty dostałeś ode mnie 20 tysięcy za to, żeby się napisał artykuł kompromitującego na temat Rutkowskiego. Bo miałeś wiedzę. To było zastraszenie biznesmena w Gliwicach, jakieś miał długi. Na rozmowie z Rutkowskim było powiedziane, żebyśmy pojechali do człowieka i przekazali mu informację, że ma się rozliczyć, ale nie podawać z kim. Bo jeżeli nie, to zostanie dojechany, że zostanie spalony mu dom. Takie normalne zastraszenie. Ja też mogę wymyślać rzeczy.
ale od tego nie jestem. W moim przypadku wiem, że na pewno prawda się obroni. Musiałby podać czas i dokładne miejsce. Pamiętaj, moją obroną są moi ludzie i mój telefon komórkowy. Ale to nie uchroniło go przed zatrzymaniem w sprawie mafii paliwowej. W lipcu 2007 roku trafił do aresztu. Detektyw oskarżony jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w pranie brudnych pieniędzy, poświadczenie nieprawdy i powoływanie się na wpływy w instytucjach publicznych. Grozi mu nawet 15 lat więzienia. Proces wciąż trwa. Wyszedł za poręczeniem majątkowym po 10 miesiącach aresztu i wrócił do zawodu, sławnego detektywa. Osobiście w swojej pracy, wykonując czynności, nigdy nie spotkałem się z dobrodziejstwem działania jakiegokolwiek detektywa, a już tym bardziej Rutkowskiego. No owszem, widziałem go w akcji, parę razy spotkali ludzie w pracy. Mogę nawet powiedzieć, że czasami pełnił bardzo pożyteczną rolę w stosunku do ofiar, do tych osób poszkodowanych, bo ich w jakiś sposób specyficzny pocieszał, dawał nadzieję. Natomiast jako policjant, z pełną świadomością, nigdy nie spotkałem się z faktem, że wykrył sprawców uprowadzenia, tudzież odbił osobę uprowadzoną. Ja takiego faktu nie wiem. Krzysztof Rutkowski to trochę pozorant. To znaczy wiele więcej mówi, niż czasami może zrobić. Natomiast jest faktem, że miał kontakty z ludźmi, którzy mieli dotarcie do różnych. Po prostu obracają się w świecie biznesu, w świecie przestępczym. Nie wcale nie trzeba być przestępcą, żeby uzyskać jakąkolwiek wiedzę. Przychodzili do Was do biura jacyś przestępcy? No to tak jak mówię, z Gdańska. Ci, co zostali uprowadzeni na Mazura, to właśnie część grupy z Pomorza brała udział. Kostki odnajdyli. No i właśnie wtedy odzyskał sławę, bo ja pamiętam, jak dzisiaj, jak mu dziękowano za to, że on tam przyjeżdżał na Mazury. Bo on wiedział, co i jak, za jaki czas dana osoba się odnajdzie. Bo ta współpraca polegała dzisiaj, kogoś porywany za dwa miesiące, zwalniamy czy za miesiąc. Szczerze mówiąc, nie znam sprawy, którą by on wykrył. Nie było takich chyba, ja nie znam przynajmniej. Natomiast znam tylko spraw, jaki zaszkodził część i można powiedzieć, że przyczynił się nawet do śmierci zakładnika. Miałeś wrażenie, myślałeś, że znajdziesz zakładnika? Widzisz, w momencie, kiedy dostaliśmy zlecenie na porwanie, liczyłem się z tym, że będzie to tak zwany standard. Ponieważ każde porwanie wychodziło w biuru Rutkowski na plus. W każdym przypadku praktycznie doprowadzaliśmy do odnalezienia i uwolnienia wspólnie z funkcjonariuszami policji zakładnika. Gdyby pan usłyszał, że Rutkowski współpracował z bandytami właśnie przy porwaniach, uwierzyłby pan? Na tamte czasie to absolutnie nie uwierzyłbym w to, bo bym bardzo szanowanym detektywem, najgłośniejszym detektywem. Jeżeli jeszcze w mediach idzie, że on jedzie poszukiwać Bin Ladena, czy do Stanów poszukiwać różne znane osobistości, to nas wypełniało, że jednak ten Rutkowski jest bardzo dobrym detektywem. A dzisiaj? Dzisiaj punkt mojego widzenia zmienił się o 180 stopni. Nawet mogę przypuszczać, że robił to celowo. Gdyby Olegnik, gdzie możemy się do tego odnieść, posłuchał się mnie i nie robił nic za moimi plecami, nie doszłoby do tej całej afery, która się wokół tej sprawy zdarzyła. Na pewno, z tego co ja wiem, nie współpracował z żadną grupą przestępczą. Jest to tylko te zwykłe szkolowanie ze strony, myślę, policjantów, czasu nie pewnie. Wielokrotnie świadek koronny oskarża ludzi o coś, czego nigdy nie było. Ja chętnie się ustosunkuję do tego, z tym świadkiem koronnym. Świadek koronny mówi wszystko. Ja sam osobiście zatrzymywałem świadka koronnego. Jak wiesz?
który zeznawał na ludzi, wsadził 50 osób do więzienia, a później starał się od tych ludzi brać pieniądze za zmianę zeznań. Ja jestem za tym, żeby prokuratura weryfikowała, jestem zawsze otwarty do wszelkich przesłuchań w tej sprawie. Także mogę, jeżeli są tego rodzaju zarzuty, które są przedstawiane przez świadka koronnego, zawsze się na pewno do tych zarzutów ustosunkuję. Nad głowę detektywa ponownie ściągają gradowe chmury. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, prokuratura apelacyjna analizuje zeznania świadka koronnego i prowadzi w tej sprawie dochodzenie. Nikt z prokuratury oficjalnie nie chciał wypowiedzieć się jednak w tej sprawie, zasłaniając się tajemnicą śledztwa.